Cześć, witam wszystkich serdecznie w nowym filmie, w kolejnym filmie na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj będzie taki dziwny przypadek, dziwny może, spotkaliście się wiele razy z takimi przypadkami, że ktoś podłączył radio odwrotnie biegunami do zasilania, a na domiar złego jeszcze ktoś to zrobił pod napięcie 24 V. Mam tutaj takie radio i za chwilę Wam pokażę, o co chodzi w tym radiu, co się tam stało. Sprawdzimy wewnątrz, co tam jest, bo coś tam w środku jest luźne, coś musiało albo wybuchnąć, nie wiem, nie mam pojęcia. Sprawdzimy to i zobaczymy, co tam konkretnie się uszkodziło. Zatem zapraszam do oglądania. Jak widać, mamy tu radio Prezydent Teddy 2, drugiej generacji. Można to tak nazwać, ja bym to tak nazwał. Podstawowy radio samochodowy, chyba już jest z systemem, i tak jest z voxem, już biorę jakiś wskaźnik. Mamy tutaj vox, mamy regulację voxu, delay i czułość mikrofonu, chyba tam się, czułość tego voxa się ustawia, ustalimy to może potem. Oczywiście pokrętów włącznika i wzmocnienia tutaj audio, ASC pokrętło i squelch normalny, normalna blokada szumów, filtr NB do włączenia, AM/FM, taki przycisk EMG Emergency szybka 9, no i tu jest po przytrzymaniu przycisk funkcyjny. Jak już wcześniej powiedziałem, coś w tym radiu chodzi, więc ja tego radia teraz nawet nie będę podłączał do zasilania, tylko otworzę to radio i zobaczymy, co tam w środku się dzieje. Tworzymy teraz radio, odkręciłem wszystkie śruby, wszystkie 8 śrubek radia. Mamy tylko teraz taką płytę, tak wyglądają nowoczesne radiotelefony. Wykręcimy. O, coś się wysypało. O, coś się wysypało, zobaczcie. Ja tu zrobię zbliżenie na ten element, sprawdźcie sobie, jak to wygląda. Jakiś to jest filtr, to jest dławik, no. Także tutaj coś tutaj się wylutowało z tego, co widzę. Musiało być strasznie gorąco. Dobra, dajemy to na bok. Wkręcamy resztę. Zdejmujemy pokrywę kolejną. Odpinamy głośnik. Tak. No i widzimy, co. Co tu widać ciekawego? A ciekawego widać tyle. Zajrzymy do środka. Robimy zoom. Zobaczmy, moi drodzy. Dioda zabezpieczająca jest spalona. Brakuje tego tutaj, tego dławika, to jest taki filtr, który wytraca nam wszelkie zakłócenia, które mogą wędrować z radia, oczywiście chodzi o nadajnik, z radia do instalacji elektrycznej samochodu, jak i z powrotem do radia po instalacji samochodowej elektrycznej, zasilającej, tak miałem powiedzieć. Więc po to mamy taki filtr, który po prostu nam to tutaj wytraca. Dodatkowo oczywiście jest też filtr NB i NL w tym radiu. Dioda jest zwarta, moi drodzy, no nie wiem, spróbujemy to podłączyć, bo ja nie podłączałem tego jeszcze. Także ja zoom odsunę. Albo inaczej, zrobimy może pierw pomiary. Ja sobie sprawdzę, czy tutaj nie ma jakiegoś zwarcia. Dobra, sprawdzamy zasilanie na początek. Plus, minus. O, nie mamy nic. Sprawdzimy bezpiecznik, jak bezpiecznik wygląda. O, bezpiecznik niestety też jest spalony, więc trzeba będzie go wymienić. No to zostaje nam sprawdzenie tego tutaj, tak że tak powiem, na krótko. To znaczy tu podłączymy sobie plus, a do minusa drugi przewód. O, ale przecież jest dioda zabezpieczająca, która jest uszkodzona. Aha, nie ma tego filtra tutaj. Zobaczymy tak. Aha, to znaczyłoby, że mamy uszkodzoną diodę zabezpieczającą. Dobra, ja tą diodę zabezpieczającą wylutuję i zobaczymy, jak to będzie wyglądało,
i po wlutowaniu tej diody, czy to radio nam w ogóle wstanie, bo to jest najważniejsze. Aha, i wlutujemy od razu i od razu zamontuję z powrotem ten filterek tutaj. Można to nazwać takim dławikiem, więc to wlutuję z powrotem i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy to radio w ogóle wstanie. Tak, wlutowałem ten dławik tak zwany, wlutuję teraz tą diodę zabezpieczającą, zobaczymy, czy nam się tu pokaże cokolwiek w tym radiu. Tak, diodę mamy wylutowaną, zobaczymy, czy teraz mamy zwarcie. Jeszcze raz. Sprawdzamy. Nie ma. Jest. I nie ma. Jest ok. Dobra. Podłączę sobie to do zasilacza z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, który nam pokaże ewentualnie, jeśli będzie zwarcie, od razu wyłączy nam prąd zasilania. No i będziemy mogli zaobserwować, czy to radio się w ogóle uruchomi. Podłączam bez bezpiecznika, ponieważ to zabezpieczenie, które mam, nie pozwoli uszkodzić radia, nawet gdyby było zwarcie. O. O, coś się dzieje. Zobaczcie. Jest, radio wstało. Radio wstało i to jest najważniejsze. Teraz musimy podłączyć sobie głośnik. Gdzieś tu miałem głośnik. Dobrze. Może nie będzie zewnętrzny, ale będzie normalny, oryginalny. Więc spróbujemy oryginalny sobie podłączyć. Już powinniśmy mieć jakiś szum w radiu. Radio powinno reagować. Uwaga. Tak. O, jest. O, szum własny tego radia, powiem wam. Dużo ma do życzenia to radio. Testy zrobimy potem, jak już naprawię radio. Wtedy będziemy wiedzieli, co i jak. Funkcja. Tu mam szybkie przełączanie tych kanałów. 19 szybki, 12 i 9. Dobra. Aha, to chyba będzie tak. A tu mamy zmianę systemu tylko, dobra. Dziwi mnie to, że nie mogę włączyć tutaj tego Voxa. Nie mam instrukcji z tego radia. Dobra, jesteśmy. Funkcja jest Vox. L5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9. Aha. I co dalej? Funkcja. Aha, AF to jest A0. Audio to jest chyba siła mikrofonu.
Dobra. Voxem się potem zajmiemy. Najważniejsze, że radio działa. Okej. Okay. Dobra. Musimy tam teraz zlutować taką diodę zabezpieczającą z powrotem, żebyśmy mieli, bo to musi być niestety. Przed tym jakby ktoś znowu podłączył źle, to musi spalić się bezpiecznik, ale tutaj ktoś podłączył to prawidłowo w pierwszym momencie i musiała, nie, wydaje mi się, że ktoś... Czy coś jest nie tak, moim zdaniem, że ktoś... Moim zdaniem zabezpieczenie jest za wysokie w stosunku do tej diody, bo powinno to zadziałać w ten sposób, że podłączając odwrotnie te bieguny, powinien nam się spalić w pierwszej kolejności bezpiecznik, a nie powinna uszkodzić się dioda. A wydaje mi się, że ktoś, podejrzewam, że podłączył prawidłowo pod 24V, a potem jeszcze dodatkowo pod odwrotnie, no i wtedy zrobiły się jaja. Taką mam mniej więcej informację od klienta, który mi to zlecił. Dobrze, to ja szukam diody. Diodę zabezpieczającą już wymieniłem, jest lutowana nowa, wyczyściłem cały druk tutaj z tych wszystkich, że tak powiem, resztek po lutowaniu. Ale jeszcze klient miał do mnie taką prośbę i pytanie, czy dałoby radę to radio przystosować na napięcie 24 i 12 V. Oczywiście, że się da. Oczywiście, że się da. Trzeba zastosować odpowiednią przetwornicę, przepraszam, którą zamontuję tutaj w radiu wewnątrz. No i sprawdzimy, jak to się będzie działo i pracowało, jak już to podłączymy tutaj wewnątrz radia. Tak, radio mam już poskładane, naprawione i przerobione na system 24V i 12. Zabudowałem tutaj, zamontowałem to tutaj taką małą przetwornicę prądu obniżającą napięcie. Powiem wam, radio jest nawet ok, bo nie bierze nawet dużego poboru prądu, bo to jest około 800 mA przy 4 W, więc bardzo mało bierze prądu, więc ta przetwornica jest do 2 amperów, więc na pewno sobie poradzi. Zresztą już to sprawdziłem. Zatem za chwilę wam to pokażę. Teraz mamy 13,8V włączone na zasilaczu. Zaraz wam to pokażę na kamerze. Radio działa. Ja muszę zdjąć kamerę ze statywu, żeby to pokazać przede wszystkim, więc zaraz co uczynię. Ok, włączam radio. Radio szumi. 13,8V. Teraz 24V, wszystko jest ok, także radio pracuje, nawet do 30V nie ma problemu. Tak, zostało nam jeszcze do przeprowadzenia jeden test w eterze, antena podłączona, blokadę szumów, może otworzę mobile, sprawdzam radio, czy mnie słychać. Rybniku, najpierw się słychać, kolego, ale nie wiem gdzie. Ok, bardzo dziękuję, pozdrawiam, miłego wieczoru, 73. Tak, moi drodzy, i oczywiście to już jest koniec tego filmu krótkiego, który tutaj pokazałem, także jeśli macie jakieś radio do przerobienia z 12 na 24V, jestem w stanie to zrobić, nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście zachęcam do komentarzy i zdrowego komentowania pod filmem i życzę dalekich potwierdzonych łączności i nie podłączajcie nigdy radia do 24V, jeśli nie jest oznaczone 12-24, bo wtedy są problemy, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie.